Cześć, witam Was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj w tej pięknej jesiennej aurze mamy test Hondy ZR-V. Ja generalnie od jakiegoś czasu jestem fanem Hondy i miałem naprawdę, naprawdę gigantyczne nadzieje, jeżeli chodzi o ten samochód, który jest za mną. I troszeczkę się zawiodłem. Dlaczego? Zapraszam na film. Honda ZR-V, tak jak widzicie, to jest SUV segmentu C, czyli gdzieś taki Tiguan, Kia Sport czy coś takiego. Generalnie dosyć popularny jest segment, natomiast ZR-V ze względu na swoje nadwozie mam wrażenie, że jest takim troszeczkę bardziej zadziornym, patrzę na ekran, jak ona tutaj, o, teraz ją widzicie, jest takim troszeczkę bardziej, mam wrażenie, zadziornym samochodem, takim ala sportowym czy w sportowej sylwetce. I faktycznie, moim zdaniem, to Hondzie ZR-V trzeba oddać, że ona wygląda bardzo, bardzo porywająco, atrakcyjnie i fajnie. I tak jak SUVy generalnie kojarzą się z tym, że jeżdżą nimi osoby już ustatkowane, tak ja jako młody człowiek, pełen energii, chcąc pokazać, jak to chwytam życie za rogi, mógłbym jeździć Hondą ZR-V, jeżeli chodzi o jej wygląd. A co jeżeli chodzi o jej prowadzenie? Mówiąc o prowadzeniu Hondy ZR-V, myślę, że warto zacząć od tego wspaniałego układu hybrydowego. Uważam, że Honda robi jedną z lepszych hybryd. Tutaj mamy silnik benzynowy, dwulitrowy i silnik elektryczny. Łączna moc tego układu hybrydowego to 184 konie mechaniczne. Nie będę się zagłębiał w szczegóły techniczne tych hybryd. To jest dosyć skomplikowana sprawa i ja się też nie znam, nie jestem ekspertem, nie wytłumaczę Wam dokładnie, jak działa tutaj system sprzęgła tej skrzyni biegów, tych silników i tak dalej. I na całe szczęście jest też coś, co większość kierowców, laików, osób, które po prostu chcą wsiąść i jechać, no nie muszą wiedzieć, jak to technicznie działa. Ja Wam mogę powiedzieć, jakie są odczucia z jazdy. A są bardzo fajne. Po pierwsze, jest to naprawdę cichutka hybryda. Niestety często w autach o takim napędzie, którym jeżdżę, zdarza się tak, że jak włącza się silnik spalinowy, to jest to bardzo słyszalne, trzyma on często wysokie obroty i jest to po prostu dosyć nieprzyjemne. Tutaj wiadomo, słyszymy ten moment włączania się silnika spalinowego, chyba że mamy włączone radio, to wtedy naprawdę nie. Druga sprawa jest taka, że nie czujemy tutaj żadnego szarpnięcia, żadnego momentu, jak się jakoś obroty zmieniają, jak się coś tam dołącza, coś się odłącza. Nie. Jazda hybrydami Hondy to jest jazda tak, jakbyście jeździli elektrykiem, tylko że na benzynę. Naprawdę jest rewelka. Kolejna sprawa, dlaczego uwielbiam ten napęd, to jest elastyczność tego. Patrzcie, teraz jadę spokojnie, mam tylko i wyłącznie elektryka, dodam sobie gazu, i dosyć szybko, wtedy dopiero słyszymy silnik spalinowy, ale to jest też dwulitrowa benzynka wolnossąca, on fajnie brzmi, więc to jest przyjemne. Jak przełączymy sobie tryb jazdy w tryb sport, bo mamy tryb sport, normal, eco i na śnieg, jak przełączymy na sport, to on troszeczkę dłużej trzyma włączony silnik spalinowy i wtedy naprawdę, naprawdę jazda jest, no, nawet jakaś tam atrakcyjna. No dobra, a co z prowadzeniem, bo jest to jednak SUV. No, jechać jedzie, ciężko mi jest się tutaj do czegoś doczepić, całkiem fajnie się trzyma drogi, no ale no wiecie, jakie to jest nadwozie, no nie jest to to samo, co na przykład w Hondzie Civic, która jest mniejsza, lżejsza, sztywniejsza i tam to jest naprawdę radocha z jazdy, a tutaj jest przyjemnie, zawieszenie fajnie zestrojone, ale nie jest tutaj coś niesamowitego, o czym można gadać. No i chyba jedna z istotniejszych rzeczy, jest to hybryda, no to ile ona pali? Czy warto kupić hybrydę, czy jednak dać sobie spokój i kupić zwykłe auto spalinowe? Hybrydę. Po pierwsze to, co mówiłem, że jest taka płynność jazdy, zero szarpnięć, nawet jak mamy dobry automat, fajnie się w tym jedzie, ale w mieście ten samochód ze spokojem 4,5 litra, 5 Wam spali, jak tak się jeździ normalnie, bez żadnego oszczędzania. Jak włączycie tryb eco i będziecie się w korkach jakoś toczyć, dodawać gazu delikatnie, to zejdziecie może nawet ze spalaniem w granicach 4 litrów. W trasie też dramatu nie ma. Przy 140 na godzinę, jak jechałem, no to jest jakieś 6,5-7 litrów, więc spoko. I co ciekawe, ona ma, jak na dzisiejsze standardy, ogromny bak paliwa. Tutaj mamy, mam nadzieję, że się nie pomyliłem, 57 litrów. Bardzo dużo. Zasięg pełen taki w mieście przekracza 1000 km, gdzie, co ciekawe, inne auta Hondy, czyli na przykład HR-V czy Civic, mają 40 litrów tam z groszem, no to jak się tankuje, to tam niecałe 40 litrów wchodzi. No a Civiciem, jak się tak depło, no to też nie spalał dużo, no ale tak powiedzmy 500 km, 550 i trzeba było tankować. Tutaj w trasie jakieś 700, 800 w mieście, ponad 1000, ze spokojem pojeździcie.
W tym wyglądzie jeszcze przede wszystkim urzeka mnie ten front z fajnym grillem, no i cała ta sylwetka również jest fajnie narysowana. Natomiast ma ona również minus z tego względu, że bagażnik ZRV-a wcale do takich największych nie należy. O, właśnie, jeżeli jeszcze jesteśmy z tyłu, to słuchajcie, zobaczcie na te dwie końcówki układu wydechowego. Mimo tego, że jest to zwykła hybryda, więc teoretycznie nieporywająca, ale tak jak Wam mówiłem, jeździ się fajnie, to mamy dwie prawdziwe końcówki układu wydechowego, więc z każdej strony ten samochód wygląda jakoś całkiem ciekawie. Natomiast to jest to, o czym Wam mówiłem, o czym chciałem Wam powiedzieć, że niestety bagażnik ZRV-a do największych nie należy. Po pierwsze, bo jest to hybryda, więc gdzieś te bateryjki musiały być, a po drugie mam wrażenie, że gdyby ta klapa nie była aż tak ścięta i gdybyśmy tutaj, gdyby ta klapa nie była ścięta, tylko była, nie wiem, do pionu, powiedzmy gdzieś tu, no to mielibyśmy troszeczkę jeszcze więcej miejsca. O, zobaczcie sobie, jak to mniej więcej wygląda. Natomiast już będąc przy klapie bagażnika, może sobie tak przycupnę i skieruję kamerę do góry, to zobaczycie, że mamy tutaj z jednej i z drugiej strony na klapie bagażnika takie lampki. Poza tym oczywiście mamy oświetlenie tutaj wewnątrz, w środku, w bagażniku. I słuchajcie, to jest świetna rzecz, taka bardzo prosta, ale niesamowite udogodnienie, bo jak mamy cały bagażnik załadowany, to mimo wszystko te dwie LED-owe lampki na skrajach, na klapie, od góry nas oświetlają, pokazują, znaczy oświetlają to, co chcemy włożyć do bagażnika, więc naprawdę drobnostka, a z praktycznego punktu widzenia jest super. Poza tym w bagażniku mamy gniazdo zapalniczki, dwa małe haczyki. Tutaj mamy z boku jakąś siatkę, całkiem pojemną, bo płyn do spryskiwaczy się nawet zmieścił. Ale generalnie to tyle. Natomiast fajne jest to, że jak sobie wejdziemy do środka, znaczy na tylną kanapę, gdzie, nawiasem mówiąc, za chwileczkę Wam pokażę, miejsca tam jest bardzo dużo, to jak złożymy kanapę, to zobaczcie, w jaki sposób ta kanapa się składa. Siedzenie też idzie w dół i mamy praktycznie płaską podłogę, więc ta przestrzeń ładunkowa po złożeniu kanapy jest w miarę okej. Dlaczego tak dużo poświęcam temu i w tym filmie dużo poświęcę praktyczności? Bo wydaje mi się, że jest to taki segment samochodów, w którym właśnie najbardziej oczekujemy tego, żeby auto było praktyczne, rodzinne, oszczędne. No a Honda dała nam takie coś bardziej z pazurem. A co Wam mogę powiedzieć o tym, jak się w ZRV-le siedzi i przebywa z tej części, w środku? Bagażnik Wam pokazałem, na tylnych siedzeniach jest wygodnie, jest sporo miejsca, mamy podłokietnik i właściwie tyle. A co jest z przodu? Siedzi się przyjemnie, fajnie. Mamy okrągłą kierownicę, taką samą jak właśnie między innymi w Civicu, w którym się zakochałem. Więc to jest coś naprawdę przyjemnego. I Honda robi jeszcze bardzo dużo przycisków, pokręteł. Więc obsługa tego samochodu jest intuicyjna. Jest taka, jaka powinna być. Tutaj mamy panel klimatyzacji z trzema pokrętłami, które w ogóle pięknie klikają. Aż tak nawet czuć, jakby to była taka tania marka premium, bo naprawdę fajnie to wszystko klika. Chociaż do ceny to oglądajcie do końca. Mamy pokrętło od głośności, przyciski na tym wystającym ekranie. Nawiewy klimatyzacji są bardzo ciekawie zrobione, bo mamy przez właściwie prawie no, cały samochód taką kratkę, taki a la plaster miodu i po prostu w czterech miejscach za tymi kratkami mamy nawiewy, oczywiście ustawiane manualnie, mamy duży, fajny przycisk od awaryjnych, co jeszcze, na kierownicy parę przycisków, więc obsługa super. Ten ekran, ten system identyczny jak w właśnie Civicu, HR-Fale czy ZRV-le, w którym właśnie siedzę. Nie jest to duży ekran, natomiast jest on bardzo responsywny, nie zacina się, nie ma z nim żadnego problemu. No nie wygląda jakoś szałowo, ale dla mnie ważniejsze jest to, że działa dobrze, niż żeby wyglądał szałowo, bezprzewodowy Apple CarPlay, więc super i lubię to, że on tak wystaje, jest troszeczkę wyżej, więc jak patrzę na drogę, to szybko mogę sobie na niego spojrzeć, bo na przykład w Skodach on jest dużo niżej, nawiewy mamy często wyżej, jak na przykład w Scali czy w Fabii, jakoś to jest tak inaczej po prostu rozwiązane. Ja wolę ten system. I to jest chyba pierwsza Honda niestety, która trochę trzeszczy i troszeczkę jakoś tak lata. No może trzeszczy nie, ale coś tu lata. Nie wiem, czy ktoś się na niej wyżywał, ale no tak, to zauważyłem. I przed nami, przed kierowcą mamy fizyczną wskazówkę do prędkości i taki wyświetlacz, na którym wyświetla nam się
nazwijmy to ala obrotomierz, bardziej taki wskaźnik przepływu mocy w hybrydzie i możemy też sobie tutaj zmienić jakieś ustawienia, zobaczyć, nie wiem, właśnie przepływ energii, średnie zużycie, jakiś tam alarm prędkości możemy sobie włączyć i tak dalej. Bardzo przyjemnie i bardzo fajnie się obsługuje te wszystkie ustawienia. Fajnie, łatwe jest bardzo resetowanie tripa. Mamy dwa tripy, co jest też taką rzeczą, że na przykład nie wiem, Renault tego nie ma. Ja czasami chcę właśnie sobie zbadać i zobaczyć, jak się jeździ w mieście, jak się jeździ na trasie i no, nie jestem w stanie sobie zresetować tych ustawień tak, jakbym chciał. Jest, nie wiem, od tankowania i długodystansowo na przykład i tyle. Dodatkowo sterowanie tym wszystkim też jest ułatwione, więc super, 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 super. Ale minusem jest to, że niestety w bardzo słoneczne dni nie do końca dobrze widzę ten wyświetlacz. I tyle myślę, że z minusów. Za kierownicą mamy wspaniałe metalowe łopatki. I one cudownie klikają. Jeszcze ta kierownica jest też taka ala sportowa. Ale te łopatki są tu totalnie bez sensu. Te łopatki teoretycznie służą do tego, żebyśmy mogli zwiększyć czy zmienić stopień rekuperacji. Czyli, że jak ja będę odpuszczał pedał gazu, to auto od razu zacznie mi zwalniać, odzyskując wtedy energię. Ale to się bardzo szybko wyłącza. W sensie, że mogę sobie na chwilę włączyć, teraz wyhamować, nazwijmy to gazem i dodam teraz gazu, czy się zatrzymam i on z powrotem wróci do tego normalnego trybu. A jaki jest największy minus ZRV-a i dlaczego jednak się tak super nie zakochałem w tym samochodzie? Jest to jednak SUV i w tym segmencie moim zdaniem jedną z ważniejszych rzeczy jest praktyczność. A to wnętrze ma potencjał, żeby być dużo bardziej praktycznym. Chodzi mi głównie o tą tu konsolę centralną. Tutaj ładowarka indukcyjna, gniazdo zapalniczki, dwa uchwyty na napoje, super. Dotąd jest rewelka. Ale co się dzieje dalej? Po pierwsze, mamy wybór kierunku jazdy, nazwijmy to skrzynię biegów w przyciskach. Nie lubię w przyciskach. Dużo bardziej intuicyjne jest dla mnie, no coś, co jest moim zdaniem rewelacyjne, to jest, gdy mamy tutaj zamiast dźwigni do wycieraczek, tak jak jest w Mercedesie czy w Tesli, po prostu w dół drive do góry wsteczny, bardzo fajnie i szybko można autem manewrować. Ewentualnie pokrętło, czy jakiś taki, jak w Porsche, czy w Volkswagenach, taki tyk, tyk, tyk do klikania. Przyciski są, że muszę wybrać, trafić, tu kliknąć, teraz przesunąć rękę na wsteczny i jak robię takie parkingowe manewry, to muszę jakby tą rękę przesuwać, żeby kliknąć inny przycisk. Ale to jest pierdoła, może się czepiam, nieważne. Chodzi mi o to, że to zajmuje bardzo, bardzo dużo miejsca, którego nie musi zajmować. To mogłoby być równie dobrze zrobione gdzieś tutaj, jakoś węziej, jakimś właśnie przyciskiem, pokrętłem, tutaj by to mogło być umiejscowione i dzięki temu uzyskalibyśmy naprawdę dużo, dużo przestrzeni na jakiś dodatkowy kolejny schowek, który by się przydał. Idźmy dalej. Dalej mamy znowuż wybór trybów jazdy, ręczny, auto hold, to też zajmuje dosyć dużo miejsca. I co to jest do cholery jasnej? Co to jest uchwyt, żebym ja ten samochód do domu zabrał pod pachę? Co to jest? Tu niby mamy jakiś schoweczek, ale zobaczcie, nawet jak ja telefon położę, to no tak trochę tu lata, może tu położę okulary. Jest to naprawdę bardzo niewykorzystane, a można byłoby to zrobić dużo, dużo, dużo lepiej, nie wiem, przesunąć ten podłokietnik do przodu, zrobić, żeby on był regulowany na wysokość albo właśnie przesuwany. Pod podłokietnikiem mamy akurat tutaj faktycznie fajnie, bardzo duży, głęboki schowek, no i mam schowek przed pasażerem i tyle. I mamy jeszcze schowek na okulary, więc też spoko, że jest, no ale jakby nic szałowego. Więc to jest, mi się wydaje, taki problem z ZRV-em, że po prostu on ma potencjał. On ma potencjał, żeby być dużo, dużo lepszym samochodem. Więc faktycznie wydaje mi się, że taki obrazek, czyli jak możemy patrzeć po prostu na Hondę ZRV jeszcze w takiej bardzo scenerii jesiennej, gdzie ten fajny kolor kontrastuje, jest to jeden z jej większych plusów. Zaraz po tym fantastycznym, fantastycznym układzie hybrydowym, układzie napędowym. Natomiast jest duży minus, bo Honda jest droga. I za taką wersję, jak tutaj mamy, wersję Sport, czyli taką, no powiedzmy pośrednią, bo jest jeszcze wersja wyższa, wersja wyposażenia, która dodaje, jest auto trochę bardziej komfortowe, lepsze nagłośnienie, jakiś tam szyber dach, grzana kierownica i tak dalej. Tutaj mamy za to parę dokładek stylistycznych.
No niestety za to auto trzeba zapłacić około 180-190 tysięcy złotych. Widziałem, że teraz, czyli pod koniec 2024 roku jest jakaś wyprzedaż rocznika w Hondzie, więc faktycznie da się ją dorwać troszeczkę taniej, no ale przy takiej katalogowej cenie, no sorry, ale 190 tysięcy bym nie zapłacił za ZRV-a. Moim zdaniem jest troszeczkę za mało praktyczny, nie jest aż takim autem, że mi po prostu kopara opadła, a za 190 tysięcy mogę mieć no, chociażby Tesla Model 3, która no, ma jakieś tam swoje minusy, ale jednak z dwóch tych aut wolałbym Tesla trójkę niż Honda ZRV. Jeżeli natomiast ktoś jest sceptycznie nastawiony do elektryków, chce auto, które jest oszczędne, ładnie wygląda, a takie praktyczne względy typu jakieś super schowki czy nie wiadomo co nie są dla niego najważniejsze, a ważne jest to, żeby auto nie irytowało i było dobrze zrobione, fajna sprawa, tylko trochę trzeba zapłacić. Dobra, ja jestem Szymon, bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Na moim kanale znajdziecie wiele innych testów samochodów, więc mam nadzieję, że jeszcze nie raz, nie dwa się zobaczymy. Tymczasem lecę jeździć dalej.